Cześć panowie, siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnio no, udało nam się trafić 4 na 5 typów z promocji BetClicka. Bardzo się z tego cieszę. A tym razem, słuchajcie, wraca nasza kochana... Oczywiście, jak Liga Mistrzów, no to nie może zabraknąć kuponiku i specjalnej promocji. A dzisiaj mam taką od Betfana. Rejestrując się tym kodem promocyjnym B4W100 na Betfanie. Uważajcie teraz. Dostajecie 100 zł, zakład bez ryzyka. Na Ligę Mistrzów na przykład, czyli stawiając zakład za 100 zł, jeśli nie wejdzie ten kupon, który zagracie, Betfan zwraca wam stówkę, ale uważajcie, zwraca wam na wasze konto główne, więc możecie sobie dalej albo wypłacić, albo z niego korzystać. Także jest to naprawdę moim zdaniem rewelacyjna promocja, a co najważniejsze, gracie bez podatku, słuchajcie, jeśli zagracie przynajmniej 3 typy na jednym kuponie z kursem minimalnym 1,35 każdy z nich. No ja za chwilę ułożę wam, słuchajcie, mój kuponik na Ligę Mistrzów, skończy się z 4 typów, no to co, wjeżdżamy! Łapka w górę, sub kanału i jedziemy dalej. Lewandowski 3-0, lewy! Lino Messi! Skonca, ale gol! Co za bramka! Co za bramka! Dobra panowie, to jeszcze na wstępie. Łapa w górę, sub kanału, jeśli jeszcze go nie macie. I uwaga, konkurs! Do wygrania naprawdę fajne nagrody, nie będę zdradzał co, ale na pewno warto. Wystarczy wpisać w komentarzu dokładny wynik spotkania. No weźmy sobie to jednak. Real Madrid, Manchester City w komentarzu pod tym postem, pod tym filmem oczywiście. No i powodzenia wam życzę. Bardzo ciężki mecz, za chwilę do niego przejdziemy. Ale zaczynajmy, słuchajcie, sobie już powoli typować. A więc pierwszy mecz, który przygotowałem oczywiście, na Stamford przyjeżdża Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim. Bayern Monachium, który, słuchajcie, w tej edycji Ligi Mistrzów nie stracił jeszcze żadnego punktu. Mało tego, pamiętacie co oni zrobili z Tottenhamem w Londynie? No właśnie, czy będzie tak samo z Chelsea? Tego nie wiem, nie jestem do końca przekonany. Chelsea grała słabo, ale ostatni ten mecz z Tottenhamem naprawdę pokazali już lepszą grę. No jeśli Chelsea myśli o tym, żeby pokonać Bayern, no to myślę, że u siebie muszą postawić warunki. Wiemy, że ekipie z Niemiec trafiają się błędy w defensywie, a z przodu jest Robert Lewandowski. Jak myślicie, jaki typ? Wraca Abraham, lewy. No myślę, że obie drużyny strzelą bramkę. Na pewno ma tutaj sens ten typ, albo powyżej 2,5. Ale ja idę w obie drużyny strzelą bramkę. Wydaje mi się, że zarówno Bayern postawi po prostu sobie warunek, trzeba strzelić bramkę na Stamford Bridge, a z kolei Chelsea... No też będzie chciała strzelić u siebie, tak? Aż wiemy, że Chelsea popełnia błędy, jeszcze ten problem z bramkarzem, nie wiadomo czy Kepa, czy Caballero. No jest tutaj trochę miszmasz, więc wydaje mi się, że obie drużyny strzelą bramkę po takim kursiku, nawet fanie, a więc to jest pierwszy typ, który ląduje do naszego kuponu. Lecimy dalej! No dobra, słuchajcie, lecimy do Neapolu, a tam... FC Barcelona zawita, słuchajcie, na stadion w Neapolu, by zmierzyć oczywiście z Napoli. No... Faworyt jest jeden tego spotkania, chociaż dwumeczu. W spotkaniu kurs na Barcelonę naprawdę wysoki, bo ponad 2. Dlaczego? Wiemy dlaczego. Barca ma swoje problemy olbrzymie i to szczególnie jakby na zapleczu, nie tylko na boisku. Tylko to, co wyprawia ten prezes Bertão, to jest w ogóle dla mnie skandal. Chłop powinien być w ogóle wyrzucony. Jedyny zawodnik, który oczywiście ciągnie Barcę za uszy, wiemy kto kim jest, nazywa się oczywiście Leo Messi i naprawdę to, co wyprawia ten facet od 13 lat, od ponad dekady, jest czymś niewiarygodnym. Jeśli jego zabraknie w Barcelonie, nie daj Boże, no to nie ma tego klubu po prostu na ten moment, nie poradziliby sobie z nikim. I oglądałem ostatni mecz z Eibarem, tak? No Messi 4 bramki, fantastyczna dyspozycja. A z kolei Neapol też punktuje powoli za Gattuso, na pewno trochę się zmieniło. Wygląda ten Neapol troszkę lepiej. Mam nadzieję, że zagra Arek i zagra oczywiście Zielu. Na to liczymy. Ale co tutaj typować, słuchajcie? No wydaje mi się, że mimo wszystko Barca lub remis. Nie idę tutaj w otwarte zwycięstwo Barcelony, ale wydaje mi się, że tam na wyjeździe no, będą musieli postawić warunki na tyle, by chociaż nie przegrać tego meczu. Neapol nie grzeszy formą. Z kolei Barca też nią nie grzeszy, ale wydaje mi się, że na takim spotkaniu poradzą sobie z Neapolem i nie przegrają tego meczu. Wydaje mi się, że to jest dobry typ do naszego kuponiku, który po takim kursie ląduje po prostu do naszego kuponu, którego gramy oczywiście bez ryzyka, do 100 zł i dodatkowo, słuchajcie, bez podatku. Pamiętajcie, bez podatku, co jest bardzo ważne, bo oczywiście te wszystkie typy spełniają te wymogi. Tutaj krótko, zwięźlej na temat, nie ma co się za bardzo rozwodzić. Lecimy dalej. Okej, no to trzecie spotkanie, czyli przechodzimy już do środy, no i wydaje mi się, że zdecydowanie na najciekawsze spotkanie
Chociaż kurczę, Chelsea, Bayern, Barca, Napol, też bardzo fajne mecze. Ale jednak tutaj ta gatunkowość i ta jakość, ta piłkarska, no wow. No oczywiście następnego Bernabeu przyjeżdża mistrz Anglii, czyli oczywiście ekipa Pepa Guardioli, Manchester City. No właśnie, i szczerze mówiąc dla mnie mecz zupełnie loteria, dlatego że oba kluby ostatnio, jak Real na przykład grał super i naprawdę łapał tą formę, tak teraz te ostatnie dwie kolejki w La Liga, no byłem w szoku, że ostatnio nie strzeli bramki, naprawdę byłem w ostrym szoku, że oni nie strzeli bramki. Tak samo City też trochę się męczy, no bo z tym Leicestrem to wcale nie było tak, że oni po prostu dominowali, nie, co prawda Sergio Aguero nie strzelił karnego, wszedł potem Gabriel Jesus i po 6 minutach pakował bramę Leicester, wygrali skromnie 1-0, ale Real ma straszne problemy mimo wszystko ze strzelaniem bramek. To samo moim zdaniem jest w przypadku City. No jaki to może być mecz? Co zrobi Real? Wszystkim najważniejsze, strzelić bramkę, ale i wszystkim nie stracić. Zidane pokazywał, że Real potrafi grać dobrze z tyłu w tym sezonie. Courtois wydaje mi się też jest w dobrej formie, więc dlaczego City miałby tutaj nas strzelać? Z kolei Guardiola pewnie będzie chciał strzelić bramkę, możliwe, że się otworzy, no ale biorąc pod uwagę to, że Real naprawdę się zaciął, jeśli chodzi o ofensywę i o strzelanie bramek, Ederson to też nie jest ogórek, także wydaje mi się, że tutaj poniżej 3,5 bramki jest sensownym typem. Wydaje mi się, że te zespoły w pierwszym spotkaniu się aż tak zbytnio nie otworzą. Poniżej 3,5 bramki po takim kursiku, co myślicie? No wydaje mi się, że ma to sens. Ma to sens ze względu na to, co wam powiedziałem wcześniej. Jest to też, słuchajcie, oczywiście mecz konkursowy, więc zapraszam do udziału. Łapa w górę, sub kanału. Wpisujcie dokładny wynik spotkania tego meczu, czyli Real Madrid, Manchester City, poniżej 3,5 po takim kursiku ląduje do naszego kuponu, a za chwilę ostatni mecz. No dobra, i przechodzimy do ostatniego spotkania. Spotkanie, które prawdopodobnie ma już zwycięzcę i swojego faworyta, ale to jest piłka nożna, nigdy nie wolno nikogo skreślać. Olympique Lyon, Juventus Turyn, zapewne większość was będzie grało sobie czystą dwójeczkę na Juventus Turyn, który według mnie też naprawdę nie przekonuje. Cristiano Ronaldo, 13, ostatnie 11 meczy z rzędu w brama. Wow. Chłop złapał formę, niesamowite. No i co, no Juve jest zdecydowanym faworytem, chociaż kurs 1,88 kusi, ale ja dokładam do tego, słuchajcie, zakład bez ryzyka, nie zakład bez ryzyka, zakład bez remisu, oczywiście na Juventus Turyn po takim kursiku. Wszystko się zgadza tak, że łapie się do promocji bez podatku na Betfanie, rejestrujcie oczywiście kodem B4W100, jeśli nie masz konta, warto, no bez podatku sobie grasz i jeszcze masz zakład bez ryzyka do 100 zł, o czym mówiłem wcześniej. Co o tym myślicie? No słuchajcie, Lyon nie przekonuje, no nie ma Depaya jak gwiazdy na pewno, które ciągnął za uszy ten zespół. Siódme miejsce dopiero w Ligue 1, także naprawdę ostatnie te wyniki nie powalają. No wydaje mi się, że Juventus powinien się po nich przejechać, czy się przejedzie to nie wiem, ale nie sądzę, żeby przegrali. Więc na pewno ten zakład i dwójeczka z tą podpórką, czyli zakład bez remisu w stronę Juventusu po kursie takim, który się kwalifikuje do naszej promocji, ma sens. Co myślicie? Ma sens czy nie? Pewnie, że ma. No i tak wygląda nasz kuponik, słuchajcie. Bez podatku, bez ryzyka. Ma to sens? No dajcie znać w komentarzach, co byście zmienili. Moim zdaniem ma to naprawdę sens. Łapa w górę, sub kanału. Jezu, jak zacięta płyta gadam. Pamiętajcie o konkursie, wbijajcie, słuchajcie, do naszej grupy typerskiej tutaj na dole. Wbijajcie na kanał Telegram, tam dostajecie powiadomienia i typach, o typach. Więc dużo fajnego grania. Widzimy się na pewno w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, się postaraj. No i zapraszam was na mój autorski nowy program, kanał na YouTubie Kibiców Dwóch. Już bez takiej stricte bukmacherki, ale jeśli interesujesz się piłeczką, no to musisz zostawić, słuchajcie, suba i zajrzeć tam. Tym bardziej, że dzisiaj pojawił się gość specjalny, poszukiwacz, dobrze wam znany. Zapraszam serdecznie. Widzimy się na pewno przed El Clasico. O, zapomniałem, przed El Clasico się widzimy. Także trzymajcie się z fartem, piąteczka, pamiętajcie o promocji na Betfanie. Na dole znajdziecie też szczegóły. No to co, z fartem, siema!